Zbrodnia i kara. Where are you, Roman? Psst, Nico! Roman, what are you doing in the dumpster, man? Are they there? What are you talking about? Get out of there, man! I'm freaking out, man! I'm being followed! I saw them! Don't be ridiculous, you're being paranoid! Fuck you! Fuck you! Everything was fine, and then you show up, and now we're dead! Because Felsten is a psychopath! He's going to kill us! Because we killed Vlad! Vlad was his man! That's how it works! You kill their guy, they kill you! Roman! Get out of there, man! Listen to me. Vlad was a piece of trash. They don't care about him. All they care about is making money. So, we say we work for them. Now get out of there, you smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fat Man. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. Wake up! We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh, no. I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay. Your dad likes it up the ass. What do you want me to say, huh? Ah! Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Niko Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Do it! I... Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Boże mój. Now listen, Niko Bellic. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. You owe me. I got some digheads in my neighborhood trying to run a shipment, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Can you untie Roman? Хорошо. Help! Shut up, Roman. Shut up! Roman, shut up! Him up. Shut up, Roman! Shut up! That's it! Roman, shut up! Fuck! Mikhail! Shut up! Stop shooting people, you maniac! My wife doesn't like when people shout! Whatever! You better get those screens soon! Or I will personally pull your cousin's stitches out, one by one, and watch his guts spill onto the floor! Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman! Roman! Go! I'll take care of him. Fuck! Kurde, czemu strzelił? Było dobrze. Ajajajajaj. Jak znaleźć radiowóz? Oj. Kurde, ale nieźle wygląda ta giera, nie? 2008. Bez żadnych modów jak coś. To jest czysta giera. O, tam jest radiowóz. No to co ja mam? O, może wyjdą. Dobra. Poszedł sobie do domu, ziom. No ale i jaja.
Dobra, to było ustawione. Nie miałeś kumpla? Zostawił otwarte drzwi? Coś tu nie gra. Dimitri. I have the police car. What now? The van is driving around South Broker. Pull it over, take it to our lockup on Duke's Drive. Be more specific. How many vans you think there are in South Broker? That is a problem for you and your cousin, not me. Keep pulling vans over until you find the TVs. Goodbye. Chłopie, szukaj i zatrzymuj furgonetki, zanim dotrą do swojego celu. Ojeju. Dobra, zaczyna się jakaś impreza. Niekontrolowana. Ale niezła kabała, co? Z jednego do drugiego żeśmy się wplątali. Dobra, zobaczmy gdzie oni są. No, gdzieś tutaj. W okolicy. A tu chyba jest ślepa uliczka, dobra. Roman się zaraz wykrwawi. A my szukamy sobie telewizorów. Dzień jak co dzień, nie? Tutaj też jakoś tak może przejadę. Ale bardzo mnie interesuje. No nie! Dobra, bardzo mnie interesuje, co tam u tego Niko w tym wojsku się działo. Bo on naprawdę chce znaleźć kogoś, kto był tam te 10 lat temu? Dwie osoby. I jedna podobna tutaj w Liberty City jest. Dobra. Kontrola rutynowa. Get the fuck out of here. I don't want no trouble, buddy. What you got back there? TVs? Show me. You're gonna be disappointed. Come and bite this punk. Man, get out of here. Mimo telewizorów? Dobra, w trzecim będzie oczywiście, nie? Będzie w trzecim na pewno. Dobra, jedziemy. Jedziemy na kolejne. Panie, funkcjonariusza na służbie. Chyba, żeś zgłupiał. Oj, ale śmiga. Ja to się boję tymi autami. O, właśnie. Co? Dobra, wyleciał przez szybę. No i patrzcie. Ja to się właśnie boję tymi autami. No bo tak to się kończy. No nie wierzę. No nie wierzę. Tak to się kończy, jechałem za szybko. Dobra, muszę znaleźć jakieś auto. Walnąć w tamto. I może się ustawi, ale to już raczej nie zdążę. Dalej wyłaź. Dobra, jak nie zdążę, to się widzimy. Ale będę próbował tą furgonetkę jeszcze ogarnąć. Kurde, dzień się robi. Dobra. Działa. Wszystko działa. Patrzcie, jakie tutaj ekscesy musimy robić. Wszystko dla Romana. O, tu jest jedna. Idealnie. Zatrzymaj furgonetkę. Nie, to jest jakiś dramat. A ten jest podobny, kierowca. Come out real slow, shithead. Man, I pick up shipment yet. Show me the bag. You carrying TVs? No TVs, buddy. Fuck, get out of here. Kurde. Dobra, ostatni majster. Ale jest taka trochę siermięga, nie? Ale do przeżycia. Dobra, i ostatnia jest gdzieś tutaj. W sumie mogę tą syrenę cały czas, ale... Ale tu jak się rozpędzimy, to... O nie, on jest gdzieś wyżej? Nie, no tu. Ale pięknie. Tu jest dwóch. Do okna kierowcy. Dobra, ci będą stawiać opór. Come out and don't try nothing. You're making a mistake. We're paying protection money to Kenny Petrovic. Show me you don't got any flat screens in the back. You're gonna be sorry. I'm dead if I lose this shipment. Gang bang.
Dobra, dostał mukę. Gdzie jest ten drugi? Ej, ale powiem wam, że nie byłem na to gotowy i tutaj szybko przełączyć na giwerę to nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo przy tym sterowaniu. Ale dobra. Jest okej. Okay. To jak się w ogóle źle całe zadanko zrobi, to od nowa, nie? Więc nie ma lipy. Trzeba uważać. To jak w życiu. Tylko jedna próba. A ten ładny, nie? Ładnie omalowany. JPEG. Jak go popchnął? Oj, przepraszam, przepraszam. To nie ja jeździłem z tą syreną przez całą noc. No na pewno nie ja. Kurde, ten Roman przeżyje. Musi, nie? Musi przeżyć, kurczę. Co byśmy bez niego robili? Dobra, jadę wolniej. Bo widzę, że jak tutaj przelatuję przez przednią szybę, to jest grubo. To chyba od czwórki się zaczęło, nie? Że można wylecieć przez szybę. Wydaje mi się, że tak. W Vice City czy w San Andreas by to było? Chyba nie. Ewentualnie z rowerka można spaść. Dobra, jesteśmy. O! Widzą nas. Kamery. Ładnie wyszedł. Oj. 200. Faustin. Kurde, ale ta flinta ładnie weszła. Dobra, Faustin. I've left the van where you say. How's Roman? He's okay. A little scared, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Kurde. Dobra, rozejrzyjmy się, gdzie my jesteśmy. Czy mają tu jakieś huśtawki? W ogóle nie mamy tutaj domu w okolicy. East Island. No ale patrzcie. Nikt do mnie nie dzwoni. Może bym musiał iść spać. A można tu kupować jakieś chałupy nowe? Pod mostem będę spał. No bo tu jest chałupa, nie? Dobra, to czekamy. Ale może bym zrobił tak, że... Można do Romana? O, ciekawe co powie. Nico, hello. Roman, are you all right? I was just shot in the stomach and then stitched up in the doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. I'm great. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later, Nico. O! Dobra, i tu jest ten Faustin, nie? Daleko jest. Daleko, a mogę do niego zadzwonić? Faustin. Hello, this is Mikhail Faustin. Please call when I can make myself available for all businesses or personal arrangements. As an alternative, leave me a message. Pocałuj mnie w dupę. Dobra, to idziemy do niego. Dobra, proszę państwa, mówiłem, że fajny JPEG. Załatwiłem sobie takiego. Taką rezydencję mo? No to niezłe dymy. Ale patrzcie, fajny, nie? To jest ten patriot. Hey, Nico. Hey. Come in. Thank you. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool.
drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, too many blah, bodies, blah, too much blah, attention blah, will blah, be blah. Dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. Yeah. But you treat me like a child. I run things my way. Dmitry Raskolov, my fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my sight! Nie no, świr. O! Dobra, idziemy z Dimitri. To dawaj. Mam tutaj furkę przygotowaną. No problem, ale... Wiecie co? Tamtemu puszczą nerwy. Least they could have done is sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this though. Things got to him. I hope it don't get to me. Kurde, ale ta furka to jest porządna, nie? Odbijają się od nas. Na takie akcje dla Rosjan to spoko. Tutaj? Podobno mamy nikogo nie zabijać, Dimitri. Ja się mogę dostosować. Where's your boss? What do you mean? He's, in the back? No, he's... You better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way! Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph! You think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year! Then we was gonna cut you Your books are closed until you pay us our cut. Nico, take this and cover Joseph. We ain't making that much cash. Is that a fact? Listen, big guy, you got a great look going on, real strong. We can push in one of our films. Nie, dzięki. Scumbag in the leg. Hey man, please. Serio? Go easy on me, come on, big guy. Come on, Nico, put a cap in his fucking leg. W nogę, a może być w kolano? Right already. Brett was
just trying to be friendly. Shit, he'll be out of action for a couple of weeks. You got some money for Mr. Faustin? Fine, here you go. We ain't gonna have the You should have thought of that earlier. Please don't hurt me, I'm an actor! Joseph, I thought you were a better businessman than this. We go, Nico. Daj mi spokój. Dobra, postrzeliłem go w kolano. No nie wiem, ten Nico to się nie wydaje taki. Jest dobry chłopak. Dobra. To jest dobry chłopak, nie? Ale coś czuję, że ma mroczną przeszłość. Mroczną. I want to buy you a present. Will you wrap it up and put a pretty bow on it? Screw you. We're seeing a friend of mine who's got a good line on weapons. It's on the ground. In the back room place. There are a few around the city. The mayor has a real hard on for gun control. Guns don't seem that controlled. I seen plenty and I just got here. And now you'll know where to get them for yourself. What's the problem? Mikhail. Hey, mega ta fura. I didn't kill Joseph. We will make more money with him alive. Черт, Mikhail! Mikhail! Fuck! You're lucky! Ramadan tried to make you kill someone every 2 seconds. Daj spokój. Dobra, chyba mu się nie spodobało, że go oszczędziłem. My oszczędziliśmy. Kurde, oby Roman był cały i zdrowy. Znaczy zdrowy to on nie jest, ale też cały. Dobra. On zdrowy nie jest, na pewno nie na umyśle, nie? Sklep z bronią. O! Witam. No troszkę kapuchy mam, nie? Bicki są. Co jakiś czas w magazynie pojawia się nowy towar. Dobra, jakiegoś kałaszka trzeba wziąć. O, mały pistolet maszynowy mam kupić. Taki uzik. 1200. A to oni mi dali na to pieniądze? Charge Mr. Faustin. You fucking Ruskies are milking me dry. I ain't a cow. Patrzcie to. I oni mi chyba dali na to. Amunicję jeszcze do małego pistoletu. Ile tego mam? 50. Nie, to mi styka 50. Model pokazowy. A, już wkrótce. Dobra, emeczka będzie. Co tu mają jeszcze? A, takie gnaty to mam. To też jest pokazowy. Don't fuck around in here. Control yourself, okay? Kurde, AKG jest. Takie pompki, snajpery. Uhuhu, panie. Dobra, dzięki. Czyli teraz będzie można sobie już kupować. No my jesteśmy w takim... w takiej fazie samouczkowej, ale... spoko. Dimitri. Coś nam się urwało. No ta fizyka niezła. Have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement. He was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. I guess that is why we need your help. Remind Faustin of that. Maybe then he will not try to kill me. No. Nie no, wyjdzie na to, że ja będę musiał go zabić. Coś tak czuję. Wszyscy tu giną. Ale furka fajna, muszę sobie ogarnąć w ogóle jakąś chałupę w tej dzielnicy. Tylko nie wiem jak to działa jeszcze. Może mi użyczą jakiś pokoik dla studenta. Na razie to lipa. Bym musiał z papcia albo tam jechać bardzo daleko. Ale przecież ten... patrzcie tu auto, nie? Wszystkich ściąga. Taki monsterek. Dimitri, co jeszcze powiesz? Sytuacja jest opanowana, czy nie? To ten jak chleje i ćpa, to lipa.
Come to see us at the club soon. Mikhail will be cool by then. Wątpię. Nigdy nie ochłonie. No i co jest grane? O, Little Jacob. Dobra, gdzie się teraz widzimy? O, jesteśmy w tej stronie. Można by się chyba kimnąć, co? Dobra, idę się kimnąć, może ktoś zadzwoni. A tak to tutaj, Faustino. Oj, Little Jacob. Dobrze jest, Niko? Ja z Batmanem teraz przesiaduję. On szanowany i respektowany człowiek bardzo. Wpadnij zobaczyć ze mną się. Na razie, LJ. No przykro, dobra. No to spanko małe. I chyba Faustin jeszcze. No to teraz są bliżej domu, nie? Wariaty. Ostatnia podróż. Zajabała się. Okej, nie ma problemu. Hi, Dimitri. Hey, Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Good. Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. Dimitri, hey, hey, meet my girl, Natasha. Oh, so my nice pleasure. So nice to meet you. Little delicious, oh. A little connection. Mikhail. Hey, my brother Nico. Good. Sit down. Oh, have a drink. Baby. Move up, ladies. Move up. Mikhail, we have something we need to talk about. Okay, yeah. You can have your alte Katrina. Come on. Not no big deal. Private. Girls, that's can you give us a minute, huh? Please. Okay. Get out of here. I see. Yeah. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know? That guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, kill him. Are you sure? Sure? No, I am not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please, don't do this. Shut up. Shut the fuck up! I'm begging you. I said shut the fuck up! Please, don't do this! Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. You have to play by the rules. Nie, to wybuchnie. Andrzeju? Ojej, a gdzie jest mój wóz? No nie, o dobra, dobra, dobra. Już chciałem ich wyzwać. Podjechać ładnie. I taki piękny wozik by wzięli. Tu można na szpraja jeszcze polecieć, ale... Dobra. Weźmiemy szpraja, będziemy malować. Andrzeju, nie denerwuj się. To się wyklepie. Ciekawe, czy będę miał możliwość... Na przykład ogłuszenia go i wrzucenia do jeziora, żeby przeżył. Zobaczymy. Zobaczymy, ale... Niko coś
Nie ma swojego zdania, nie podoba mi się to. Wszystko robi tak jak mu polecają szefowie, ale to nie są szefowie, to są sami wariaci. No chyba, że ten Michał tak samo skończy jak Vlad. Tylko będzie trzeba Romana stąd wyciągnąć. Kurde, gdzie my jedziemy? Dobra. A zadzwonię może do Romana, co tam u niego? Nie żyje. To po co ja to robię? Nie, dobra. Ale fajnie, fajnie, jedziemy na kolejną dzielnicę. Tak, może nie całkiem, ale coś nowego. Kurde, czy ja walnąłem w policję? Nie wierzę. Dobra, będzie grubo. Muszę ich zgubić. Nie wiem, czy tam nie jest hel. Nie, no helka to by nie była. Mega dobry jest ten samochód. O, Faustin. Słuchaj, słuchaj, mam policję na karku. No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform and get rid of that rat. Carry with me for the last time. Lenny? Znajdź Leniego na peronie i zabij go. Nie widzi mi się to. Nie widzi mi się to. Dobra, idę z papcia, tylko żeby mój samochód tutaj został, na środku. Zostawiam na środku. Nie ruszajcie. Czy on jest gdzieś wyżej? Na peronie. Chodźcie, dobra. Tutaj chyba wejdziemy. Jak mu walnął? Szczerze to ja nie chcę go zabijać. Może będzie wybór. To jest rodzina, nie? Z tamtym. Hey Lenny, Michael Faustin don't like you no more. It's nothing personal. Faustin ain't nobody. Fuck off! It's enough of a somebody to get you killed. Do what my... Dobra. Ej, serio? Tu przez tory. Mogłem zginąć już. Niestety. Po to mi tą giwerę dali, nie? O kurczę. Czy to jest przeznaczenie? Chyba przeznaczenie. Banshee. Nico, do you know what you have done? I have fucked the boy. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. What? Dobra, gdzie my jesteśmy? Little Jacob. Little Jacob. Musimy odetchnąć. O, Roman. Roman? Ty żyjesz? Spotkajmy się w biurze, Nico. Jest ktoś, kogo musisz poznać. A co to, on wyszedł już na wolność? Nic mi nie powiedział? Słuchaj no. Ty normalny jesteś? Kurde. Niedostępnego zgrywa. Nie podoba mi się to. A wiecie co? To Roman jednak. Jednak Roman. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.